filmie o SCP-096, Nieśmiałku, opowiedziałem wam, kim on jest, jakie są jego anomalne zdolności, dlaczego Fundacja SCP go przechowuje, a także przytoczyłem wam parę opowiadań z jego udziałem, które pokazują jego naturę z bliska. Jednak w jaki sposób powstał? Ja jestem Pio, a dziś opowiem wam o dość szalonej teorii co do historii SCP-096. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, żeby poznać historię Nieśmiałka, musimy poznać też innego SCP. SCP-1529, Króla Góry, którego teraz przybliżę wam dogłębnie. Jest to przedziwny humanoid klasy Euclid, który rezyduje gdzieś niedaleko szczytu Mount Everest, powyżej 8000 metrów nad poziomem morza, czyli w tak zwanej strefie śmierci, gdzie żaden człowiek nie byłby w stanie przetrwać. Obserwowany jest przez teleskopy z baz SCP w Nepalu i Chinach, a w aparycji przypomina człowieka ubranego w oprzyrządowanie i kombinezon wspinacza górskiego koloru białego. Jego twarz jest okryta futrzanym kapturem kurtki i zbyt dużymi, czarnymi, nieprzezroczystymi goglami narciarskimi. Aktualnie nie wiadomo, czy strój ten to część jego ubioru, czy może jego ciało. Obiekt może znajdować się w jednym z dwóch stanów, aktywnym bądź nieaktywnym. W stanie nieaktywnym siedzi albo leży w bezruchu, gdzieś w górnych partiach Himalajów, nie wadząc nikomu. Jednak przechodząc w stan aktywny, istota zaczyna się wspinać, nie używa przy tym żadnego sprzętu alpinistycznego, co dla normalnego człowieka byłoby niemożliwe, ani też nie ma jakiegoś określonego celu wspinaczki. Nie wiadomo, co powoduje ten stan aktywny, ale trwa on od 3 godzin do 6 dni. Jeśli jakikolwiek wspinacz napotka go na swojej drodze na szczyt, powyżej 8000 metrów, kiedy ten jest aktywny, SCP-1529 zacznie iść w kierunku alpinisty, zasłaniając mu drogę do obozu bądź szczytu. Gdy ofiara spojrzy w twarz obiektu, ten wywoła na nim dziwny stan, w którym wspinacz nie będzie mógł odwrócić wzroku od istoty. Ofierze zacznie się robić coraz cieplej i bardziej komfortowo i w pewnym momencie usiądzie zrelaksowana. Gdy ofiara przestanie się ruszać, obiekt podejdzie do niej i zrobi z nią coś, co w raporcie zostało ocenzurowane, a po 2 godzinach od spojrzenia na obiekt ofiara umiera z hipotermii, czyli o wiele szybciej niż trwa zwykła śmierć wspinaczy, którzy utknęli blisko szczytu. Ciała ofiar rozkładają się niezwykle szybko, a po paru godzinach lub dniach ich ciała gniją i mumifikują się do poziomu porównywalnego do ciał, które leżały tam od paru dekad. SCP-1529 odpowiada za śmierć przynajmniej 100 z 220 wspinaczy, którzy zaginęli na tych wysokościach w Mount Everest, a mniej niż 10 osób przetrwało spotkania z nim, z czego tylko jedna osoba przeżyła na własną rękę, reszcie zwykle pomógł otrząsnąć się towarzysz. SCP-1529 bowiem zwykle poluje na samotnych wędrowców, którzy odłączyli się od grupy bądź się zgubili, jednak w ostateczności zauważono, że atakuje również małe grupki osób. Pierwszą ofiarą istoty jest najpewniej George Mallory, angielski alpinista, który zaginął w 1924 roku, powyżej znacznika 8000 metrów, będąc najpewniej pierwszą osobą na świecie, która dotarła na szczyt Mount Everestu, jednak nigdy nie udało mu się z niego zejść żywemu, a jego ciało, zmarznięte i całe białe z powodu działania górskiego słońca, zostało znalezione dopiero w 1999 roku. Na aparacie, który posiadał ze sobą, znaleziono pierwsze zdjęcia SCP-1529. O dziwo, przez lata nie zmienił się ani trochę w swoim wyglądzie i działaniu. W raporcie o Królu Góry mamy również przesłuchanie z jedyną osobą, której własnoręcznie udało się ujść życiem po konfrontacji z obiektem i przeżyła 2 dni na zimnie, zanim ekipa ratunkowa ją odnalazła. W raporcie osoba ta jest opisywana jako L, a jego postać jest bazowana na Lincolnie Hallu, mężczyźnie, który, podobnie jak L, przeżył aż 24 godziny w śpiworze na szczycie góry, po tym jak się zgubił. L tłumaczy agentowi fundacji, że po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z obiektem nagle poczuł dziwne szczęście i ciepło, a istota przemawiała do niego obrazami w jego umyśle. Ukazywała mu szczęśliwych ludzi siedzących w ogrzewanych miejscach. Ich twarze były dziwnie znajome. L jednak był doświadczonym wspinaczem i przypomniał sobie o pewnym bardzo ważnym fakcie, a mianowicie o fenomenie paradoxical undressing, czyli paradoksalnego rozbierania. W skrócie fenomen ten przejawia się w tym, że gdy temperatura twojego ciała naprawdę mocno spada, na przykład właśnie w górach, to twoje naczynia krwionośne rozszerzają się i wydaje ci się, że jest ci cieplej, więc zaczynasz się rozbierać, myśląc, że musisz się ochłodzić, ale tak naprawdę powoli umierasz z wychłodzenia, a ratownicy znajdują cię parę dni później na chłodzie, martwego i całkowicie gołego. Tak więc L zapewne stwierdził, że tylko wyobraził sobie tę istotę i że to halucynacje, więc nagle otrzeźwiał.
Komfort zniknął i zrobiło mu się jeszcze zimniej. Nie mógł się ruszyć, jednak SCP-1529 ciągle szedł w jego kierunku. Był ewidentnie zirytowany, a gdy znalazł się przy wspinaczu, przemówił do niego w umyśle. Zapytał go: odmawiasz przyjęcia mojego daru? El ledwo mógł odpowiedzieć z zimna, jednak odrzekł: tak. Teraz z kolei Król Góry jeszcze bardziej poirytowany. W jego umyśle pokazywał mu wizję tych samych ludzi, których widział wcześniej, ale martwych, leżących na morozie po tym, jak król skończył się z nimi zabawiać. SCP-1529 był już gotów, aby torturować mężczyznę, jednak ten ostatkiem sił zwinął dłoń w pięść i uderzył go. El nie pamięta, co się działo dalej, jednak jakimś sposobem trafił do swojej torby biwakowej i tak go znaleziono 2 dni później. Jak to się jednak ma do SCP-096? Zacznijmy od najprostszej rzeczy, którą zasugerował kanał SCP Exploration w swoim filmie analizującym ten temat. W raporcie Incydent 096-1A, w którym nieśmiałek przełamuje zabezpieczenia w poszukiwaniu osoby, która ujrzała jego twarz, wszystko opiera się wokół zdjęcia, na którym znajduje się nieśmiałek. Zostało ono zrobione na pewnym paśmie górskim, którego nazwy nie znamy, jednak wiemy, że posiada ona 9 liter. Tak samo jak najwyższe łańcuchy górskie w Azji, sięgające powyżej znacznika 8000 metrów, tak więc Himalaje i Karakorum. Sugerując się tym, możemy stwierdzić, że SCP-096 pochodzi, bądź kiedyś znajdował się w okolicach szczytu Himalajów, Mount Everest, co oznacza, że mógł napotkać Króla Góry. Pewien internauta na Reddicie teoretyzuje, że SCP-1529 mógł już kiedyś wcześniej zaatakować jakiegoś samotnego wspinacza, jednak ten miał na tyle silną wolę, że odmówił jego daru. SCP Exploration sugeruje, że tym darem, o którym mówi SCP-1529, jest szybka śmierć. Cokolwiek ocenzurowano w raporcie sprawia, że ludzie umierają o wiele szybciej, niż normalnie by się to wydarzyło, gdyby zamarzali powoli na szczycie góry. SCP-096 mógł być kiedyś zwykłym alpinistą, który napotkał SCP-1529, jednak poprzez odmówienie daru, a może nawet i podjęcie walki z obiektem, Król Góry zafundował mu anomalnie długie cierpienia, przedłużając jego życie i torturując go za każdym razem, gdy spojrzał mu się w twarz. To zaś mogło ewoluować w anomalny efekt, który znamy u nieśmiałka dzisiaj. Do tego czasu wspinacz zapewne pozbył się już ubrań przez efekt paradoksalnego rozbierania się. Jego ręce mogły się wydłużyć i przystosować do niebezpiecznej wspinaczki górskiej, a jego skóra przez słońce tak blisko szczytu góry stałaby się cała biała, tak jak ta u George'a Mallory'ego. Właśnie, pamiętacie, że George Mallory był najpewniej pierwszą ofiarą Króla Góry? Poszukiwania internautów na Reddicie i samego kanału, który wysunął tę teorię, SCP Exploration, doprowadziły nas do tego, że możemy wskazać dokładną osobę, która mogła stać się SCP-096. Żeby odkryć jej tożsamość, musimy cofnąć się aż do 1924 roku, w którym na Mount Everest wybrała się grupa 12 Anglików, wśród nich właśnie George Mallory i jego przyjaciel, Andrew Irvine. Dokładnie 6 czerwca obaj oddalili się od swojej grupy, która rozbiła obóz niedaleko szczytu i sami udali się podbyć najwyższą górę Ziemi. Jednak nikt ich więcej nie zobaczył z powrotem. Ciało Mallory'ego zostało odkryte dopiero w 1999 roku, czyli aż 75 lat później. A co z jego towarzyszem, Irvine'em? Tutaj sprawy się komplikują, jego ciała nie znaleziono bowiem aż po dziś dzień. Wiemy, że Mallory był pierwszą ofiarą SCP-1529, to znaczy, że Irvine też musiał się z nim spotkać. W wywiadzie z Elem czytamy, że twarze martwych postaci zamarzniętych na szczycie, które przekazała mu istota w wizji, są bardzo znajome. Zobaczył tam m.in. Tsewanga Paljora, czyli innego alpinistę, który tam zaginął, i George'a Mallory'ego. O Andrewie Irvine jednak nie ma ani słowa, co może oznaczać, że nadal żyje i ma się dobrze, jednak nie w takiej formie, w jakiej go zapamiętano. Tak więc, jeśli ta teoria jest prawdziwa, to właśnie Andrew Irvine, zaginiony kolega pierwszej ofiary Króla Gór, stał się SCP-096. Po konfrontacji i walce z Elem, SCP-1529 nie był aktywny przez następne 5 miesięcy. Natomiast od roku 1924, czyli spotkanie ze wspinaczami, minęło aż 40 lat, zanim ktokolwiek zaginął w tej okolicy. Co oznacza, że Irvine mógł być torturowany przez Króla Gór w trakcie tych 40 lat. Co daje mu naprawdę wystarczająco dużo czasu, by Andrew odszedł od zmysłów, a jego ciało i zachowanie anomalnie zmieniło się na te przypominające dzisiejszego nieśmiałka.
A propos tego przydomka, SCP Exploration wysuwa kolejny, może lekko naciągany dowód, dla którego to Irvine jest właśnie SCP-096. Mianowicie, mówimy tutaj o liście Maloriego, w którym opisywał swojego towarzysza jako osobę, na której można polegać w każdej kwestii, oprócz konwersacji, co sugeruje, iż Irvine był dość... nieśmiały. Podsumowując te wszystkie fakty, mam nadzieję, że udało mi się w miarę przystępny sposób przedstawić wam teorię, według której to SCP-1529 odpowiada za stworzenie SCP-096. Jest to bardzo kreatywna teoria, jednak wielu zapewne nie przekona. I słusznie, pamiętajmy przecież, że w uniwersum Fundacji SCP nie ma kanonu, a w zasadzie jedyny słuszny kanon, jaki istnieje, to ten, który sam uznasz za słuszny. Tak więc, czy wierzysz w tę teorię, czy nie, mam nadzieję, że spodobała ci się ona tak samo jak ten film, dlatego śmiało zostaw pod nim pozytywną ocenę i skomentuj, co sądzisz o tej całej opowieści, a także zerknij na kanał SCP Exploration, który uformował tę teorię jako pierwszy. Chciałbym też podziękować wszystkim osobom wspierającym ten kanał, w szczególności Janowi, Zero2, Cacykowi, Enigmie i Urszuli. To była teoria co do tego, jak powstał SCP-096, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.